Cudownych czasów doczekaliśmy, kochanie. Wspomnij nasze zimy bez rękawiczek, butów i ognia. Dzisiaj, 78 lat później, w sobotę 24 lutego 2024 roku, długo błądziłem po mieście. Było cicho. Ludzie w sam raz, tyle żeby się tłumu nie bać. A elektroniczny termometr na ścianie banku wskazywał plus 15 stopni Celsjusza. Niekiedy towarzyszyło mi słońce. Wtedy odpoczywałem. Na placu Litewskim i w ogrodzie Saskim dokarmiałem gołębie i bardzo cieszyło mnie czyste, bez kondensacyjnych smug niebo. Dobrze, że mnie nie widziałaś, bo zachowywałem się, jakbym połknął kilogram endorfiny. Ale też martwiłem się, że nikt się nie przysiadł, żeby powspominać na przykład studenckie lata, dziewczyny z chatki Żaka, w których się kochaliśmy. My, nieudacznicy, wieśniacy, poeci marzyciele, biedni, niemodni. I kolejny raz nie usłyszałem, jak to dobrze znów cię widzieć. Postanowiłem więc, że któregoś zdrowego, ciepłego dnia położę im kwiatek, zapalę znicz w miejscu, gdzie odpoczywają pośród drzew strudzeni i bardzo samotni. U pani w bramie krakowskiej kupiłem dwa cebularze, jeden dla ciebie, a czapkę schowałem do plecaka, bo przyspieszało ocieplenie klimatu. Żałuj, że nie poszłaś ze mną. Obiecuję. Pojadę z tobą do ciepłych krajów, może nad jeziora włodawskie i po grzyby w sobiborskie lasy i do Nałęczowa i jeszcze raz na spacer brzegiem Wisły w Kazimierzu. Stać nas przecież. Bogacimy się dzięki sztucznej inteligencji. Chyba, że ze względu na stan państwa całkowicie zrezygnuję z emerytury. Twoja bogata i kochana siostra z Florydy na Boże Narodzenie podaruje nam $1000. A wnuczka, specjalistka SI, dziesięciokrotnie powiększy darowiznę. Może spełnią się nasze marzenia o Arkadii, a w rocznicę ślubu kupimy wyspy szczęśliwe na południowym oceanie z rajem i kokosowymi palmami, żeby tylko nad ranem nie zawyły syreny i nie pojawiły się nad miastem prędkie, połyskliwe stwory, plujące ogniem, zrzucające na dachy wieżowców i place puszki wypełnione hukiem i czarnym dymem.